Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Dzień dobry, jesteśmy. Dokładnie wóz transmisyjny Radia RDN Małopolska zaparkował przy starostwie powiatowym w Dębicy. Ze mną mój gość, starosta dębicki, pan Andrzej Reguła. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie starosto, zaczniemy rzecz jasna od konfliktu i bardzo trudnej sytuacji w znanym dębickim pierwszym liceum ogólnokształcącym. I ja zapytam tak po prostu na początek, czy po ludzku nie ma pan już trochę dość tej sytuacji? Czy nie jest pan nią zmęczony? No ja nie mogę być zmęczony, muszę podejmować te wyzwania, jakie przede mną stają. Sytuacja nie jest łatwa już od samego początku, jak został powołany na stanowisko dyrektora pan Klawacha. Niemniej jednak no, oceniam sytuację bardzo chłodno. Nasilają się w tej chwili znowu te ruchy takie o odwołanie, krytyka, bardzo wielka krytyka. Włączani są uczniowie, rodzice. Niemniej jednak ja jako starosta wysłuchuję wszystkich, wysłuchuję tych głosów. No i nie jest to dobry obraz tej szkoły, która jest tradycjami, która wypuszczała zawsze bardzo dobrych absolwentów. Panie starosto, pewne jest to, że jakiś ruch w tym temacie będzie musiał nastąpić. Wszystkie oczy tak naprawdę zwrócone są teraz na pana, bo to pan podejmuje decyzję. Ja wiem, że po szeregu spotkań w najbliższy poniedziałek po weekendzie państwo znowu się spotkacie i znowu będziecie rozmawiać. Ja zapytam wprost i bez ogródek, czy rozważa pan odejście z pracy dyrektora, taką sytuację, w której po prostu będzie musiał ustąpić? Ja wszystkie możliwe sytuacje rozważam. Ostatni zarząd wczoraj, który się odbył, przesłuchaliśmy dyrekcję, przesłuchaliśmy wszystkich, którzy w tej sprawie są zainteresowani i mamy czas do przez weekend, do poniedziałku, znowu mamy usiąść i konkretnie już rozmawiać, jakie są możliwości wyjścia z sytuacji. Czy to jest zmiana dyrektora i na jakiej podstawie? Trudno mi dzisiaj powiedzieć, że dyrektor się całkowicie nie sprawdził. No, pewne zaszłości są od lat, oczekiwania grupy, która no, odsunięta została od jakichś wpływów władzy i pretensje no, są czasem uzasadnione, czasem nie. Przykre jest tylko to, że jest to tak medialnie podkręcane nagłaśnianie, że jest aż tak źle, a tak źle zupełnie nie jest. Jest taki zarzut w Dębicy, panie starosto, że pan mocno stoi za dyrektorem, ponieważ jest to małżonek wpływowej radnej. Czy to rzeczywiście jest powiązanie polityczne? Tak szczerze, najszczerzej jak się da. No w tej chwili to nie jest to powiązanie. No wiadomo, że zawsze każda władza jak osiąga swój cel, to swoich ludzi ustawia. Tutaj no, nie ukrywam, że ten wpływ na pewno był. Natomiast teraz ja oceniam realnie pracę przede wszystkim dyrektora, dyrekcji, nauczycieli też, bo tutaj są pewne uwagi, rodzice też się skarżą, wskazują, jakie były błędy. Przyszła nowa władza po nowemu rządzi, że tak powiem. No a że się to nie podoba, no to zobaczymy, w którą szalę się to przechyli. Wierzy pan w to, panie starosto, że gdyby utrzymać status quo i nic nie robić, zostawić dyrektora, zostawić nauczycieli, to ta sytuacja uspokoi się sama? Czy to jest możliwe? Sama na pewno się nie uspokoi, na pewno jakieś tam działania trzeba podjąć, w którą stronę. Z obserwacji wynika, że jest grupa ludzi, która za wszelką cenę próbuje, nawet wyprowadzając czy organizując pikiety i tak dalej, nie jest to metoda do zdobywania władzy. Myślę, że trzeba się wykazać solidnością, pracą i to ludzie docenią. Na razie to jest tak pod publikę robione troszkę, na wyrost, ale to nie jest metoda do tego, żeby takich zmian dobrych dokonać. No ale panie starosto, dobry nauczyciel, dobry dyrektor i dobry menadżer to taki człowiek, który z jednej strony ma autorytet, ale z drugiej strony potrafi współpracować z ludźmi. Czy pan uważa, że pan dyrektor Leszek Klawacha ma te cechy? Znaczy, no pan dyrektor ma też swoich zwolenników, bo to nie jest tak, że wszyscy krytykują, tylko mówię, ja wysłuchuję wszystkie grupy, które się do mnie zgłaszają, młodzi nauczyciele, którzy są zastraszani przez starych i rodziców, grono rodziców, rada rodziców, która też mówi, że walczy o to, żeby ich dzieci po prostu miały dobrze, a nie nauczyciele. I tutaj krytyka pod względem pracy nauczycieli z doświadczeniem niektórych jest też bardzo mocna, także to nie jest tak, że ten dyrektor akurat nie robi wszystko źle.
Czy gdyby 2 lata temu wiedział pan, jak ta historia z pierwszym liceum ogólnokształcącym w Dębicy się potoczy, czy powierzyłby pan obowiązki obecnemu dyrektorowi? To znaczy ja na swoje usprawiedliwienie to mogę mieć tylko to, że ja proponowałem i zarząd dyrektorowi dał zaufanie na 2 lata, czyli kończyłby się ten okres oceny. Właśnie teraz? Właśnie teraz. Natomiast te grupy, które właśnie szukały, krytykowały, wystąpiły do kuratora, kurator zgodnie z przepisami dał mu na 5 lat. No i dzisiaj trudno będzie pewnie znaleźć argumenty, żeby zdyskwalifikować tą sytuację. Także jestem daleki od oceny dzisiaj, jak się zakończy sprawa. Chciałbym, żeby to się uspokoiło, żeby faktycznie ta szkoła wróciła do takiego poziomu, jak był kiedyś. No ale póki co nie jest dobrze z samą atmosferą w szkole, to jest delikatnie powiedziane, jest bardzo źle. Szkoła też traci w rankingach, powiedzmy sobie to szczerze. Mam takie wrażenie, obserwując to wszystko, że cała społeczność szkolna, łącznie z uczniami, bardziej chyba teraz zajmuje się samym konfliktem niż nauką. Wiem nieoficjalnie, że podczas wczorajszego spotkania padło pytanie i padła taka myśl, że dyrektor może, powinien ustąpić, zrezygnować. Czy mogę zapytać, i chciałabym uzyskać odpowiedź na to pytanie, co na to sam dyrektor? No nie było takiej mowy, nie było pytania do niego w tym kierunku skierowanego, czy on sam się podda, czy zrezygnuje. Ale taki wariant jest też brany pod uwagę. Oczywiście, no taki wariant jest. Jest kwestia ewentualnie skrócenia, tylko trzeba mieć argumenty, czy kwestia rezygnacji przez niego. No nie mówię o dyscyplinarnej, bo tutaj na razie nie było takiej możliwości, żeby mu udowodniono. Mówię, były sprawy prokuratorskie, była komisja dyscyplinarna, wszyscy badali sprawę, jak to wygląda i w zasadzie nikt tutaj takiego zarzutu nie postawił. Takie największe pretensje, panie starosto, do pana z kolei są po tej niefortunnej dosyć wypowiedzi medialnej, w której uznał pan, że co prawda nie zna pan kobiety, która zemdlała w gabinecie dyrektora. Z powodu omdlenia nastąpił stres, stres wywołał to omdlenie, potem trafiła do szpitala i z takim też wypisem trafiła z kolei do domu. Ta niefortunna wypowiedź dotyczyła faktu, że nie wie, pan nie ma pewności, czy nie jest ona przypadkiem niezrównoważona psychicznie. Żałuje pan tej wpadki, tego lapsusu? Oczywiście, ja od razu po wypowiedzeniu tych słów zorientowałem się, że może za daleko poszedłem, ale no, tak w pracy bywa, że szef bierze pracownika, u mnie to mówię, nie jeden by zemdlał pewnie po rozmowie ostrej, jeżeli tam coś zawalił, jakąś sprawę. Także tutaj może poszedłem za daleko, ale no stało się już. Panie starosto, i kończąc ten wątek, bo mamy jeszcze kolejne tematy w rozmowie, po prostu zapytam, najprościej jak się da i o taką też odpowiedź proszę. Co będzie w pierwszym liceum? Jak to się skończy? Co pan zrobi? Trudno mi jest dzisiaj konkretnie powiedzieć, co zrobię. W poniedziałek się okaże, do czego dojdziemy. Ja sam tutaj nie decyduję, bo zarząd jest uprawniony do powoływania, odwoływania dyrektora. Także tutaj, ale z kolei zarząd musi się kierować przepisami, które obowiązują. No, trudno łamać przepisy czy robić coś, co za chwilę będzie odwrócone przeciwko nam. Co się jeszcze musi stać, panie starosto, żeby definitywnie sprawę w pierwszym liceum rozwiązać? Ja myślę, że każdy powinien robić swoje, czyli nauczyciele powinni uczyć, dawać przykład dobry uczniom, a nie manewrować, ustawiać tych uczniów przeciwko nauczycielom. Sami nauczyciele między sobą powinni też dialog prowadzić, nie na zasadzie takiej, że zastrasza jedna grupa drugą, bo jak się władza zmieni, to my wam pokażemy i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym wchodzić w ten typ dyskusji i w tego typu jakieś tam rozgrywki. Panie starosto, a takie mówienie, że zarząd powiatu zajmie się tym tematem, że rozwiąże problem, nie jest to taki wybieg PR-owy, że trzymamy rękę na pulsie, coś musimy zrobić, bo media dopytują, bo opinia publiczna dopytuje, a tak naprawdę to nie chcemy nic robić? Nie, ja myślę, że nikomu się nie zamyka ust, każdy może swoje zdanie wypowiedzieć. Ja jestem od tego, żeby wysłuchać, zarząd również. I spotkamy się, mówię, i rozważymy. To nie jest, mówię, temat dzisiejszy. Temat się ciągnie od samego początku, od momentu powołania pana dyrektora. I tutaj ja myślę, że winnych jest i jedna, i druga, i trzecia strona. Także mam nadzieję, że sprawę rozwiążemy. Na pewno, jakby przyszła osoba z zewnątrz, kolejna,
to musi znaleźć ten dialog między Radą Pedagogiczną, nauczycielami, władzą, czyli nami jako organem, no i rodzicami, a przede wszystkim dbać o dobro uczniów. Kwestia jest pewnie podstawowa ta, że no był ten nisz demograficzny, szkoła też ledwo ciągnęła. Te wyniki, o których pani mówiła, to są też zaszłością z naborów poprzednich lat. Brało się uczniów z 46 punktami, gdzie już w zeszłym roku, co miała być szkoła zamknięta w sumie, bo nie będzie naboru, brało się wynik wyższy, czyli od 100 punktów i utworzyliśmy 7 klas pierwszych, a miało być 5 niezrealizowanych, czyli ten postęp jest, czyli ludzie przychodzą. Nie jest to tak, że akuratnie się wszyscy odwrócili i nie chcą do liceum przychodzić, bo jest źle. Ale przyzna pan, panie starosto, że ta obecna sytuacja, sytuacja związana z tym poważnym, już mocno zaostrzonym konfliktem, no chwały panu nie przysparza, ani temu miastu. No myślę, że nie. No to ja to sobie zdaję sprawę z tego i ubolewam nad tym, że taka sytuacja jest. No ale jest bardzo trudno i tu bym prosił też media, żeby nie podkręcać sprawy, tylko żeby raczej tonować. A ja ze swojej strony i ze strony zarządu będziemy starali się dopilnować, żeby był porządek, ład i zgoda tam panowała. Czyli nauczyciel ma uczyć, uczeń się ma uczyć. Tu, panie starosto, jesteśmy umówieni, że w poniedziałek przekazuje pan ostateczną, konkretną decyzję i informację i jesteśmy w kontakcie w tej sprawie? Tak, w kontakcie jesteśmy, ale czy to będzie ostateczna, to nie potrafię dzisiaj zapewnić. A jaka może być jeszcze? Trudno. Nie wiem, czy wystarczy czasu tego, który daliśmy sobie, żeby już każdy wiedział, co ma zrobić, jak ma głosować, w którym kierunku pójdziemy. Jaki wybierzemy wariant tutaj? Ale umówieni na kontakt jesteśmy. Tak, oczywiście. Panie starosto, zmieniając temat, do powiatu popłynie dodatkowe 1,5 miliona złotych z województwa na łącznik Dębica-Zachód, bo wiemy, że po przetargu ta cena na łącznik była wyższa, aniżeli władze planowały. Ale przed starostwem jeszcze kosztowniejsze inwestycje i wyzwanie, czyli most na Wisłoce. Ma być połączony z łącznikiem. No i pytanie, jeżeli po przetargu znów okaże się, że to zadanie jest droższe, że będzie więcej kosztowało, to gdzie wyciągniecie i do kogo ręce po pieniądze? Znaczy, wie pani, ja jestem optymistą, a z drugiej strony pracuję już w tym zawodzie 40 prawie lat, no kończy się już. Także te plany, które zakładaliśmy, które realizujemy, mają realne szanse powodzenia. 1,5 miliona jest obiecane. Zarząd podjął, sesja ma być chyba w poniedziałek, w najbliższym. Jeżeli będzie uchwała i dostanę na piśmie, że dostałem, to będę się cieszył, że to jest pewne. Natomiast ogłoszony wczoraj został przetarg na budowę mostu. Zobaczymy, jakie płyną oferty, ile nam znowu tutaj braknie, bo pewne to jest te 15 milionów od marszałka, które z programu zostało przydzielone. No i wtedy będziemy się martwić, bo czy ograniczać możliwości wydatków innych, starać się na pewno trzeba. Jest możliwość, zawsze Ministerstwo Infrastruktury może 50% dołożyć. Zobaczymy, ile to 50% będzie wynosiło do tych brakujących kwot. Ale jest to wszystko do zrobienia i do załatwienia. Panie starosto, tworzy pan klasy wielozawodowe, a młodzi nie chcą do zawodówek. No to jak to zrobić, żeby chcieli? W tej chwili, z tego co się orientuję, jakie założenia żeśmy zrobili, każda szkoła robi wszystko, żeby tych uczniów pozyskać. Wiem, że powstały grupy nauczycieli, dyrekcja wysyła ich do gimnazjów, namawiają, argumentują, jakie korzyści są z podejmowania tego typu nauki. I myślę, że jakiś efekt z tej pracy będzie i tutaj uda się załatwić ten temat. Panie starosto, jesteśmy w roku wyborczym. Za kilka miesięcy jesienią wybory samorządowe. Będzie pan startował? Znaczy, wie pani, że już kończę karierę, osiągam wiek emerytalny. Zdrowie różnie były takie przypadki, że tego muszę troszkę zadbać o siebie. Na pewno nie chciałbym, pewnie mi też wyborcy moi nie bardzo pozwolą, żebym całkiem się wyeliminował z życia społecznego. Natomiast na pewno nie będę walczył o jakieś stanowiska, bo nie ma sensu. Także. Dlaczego nie ma sensu? No, jeżeli się pracowało 40 lat
i zdrowia się troszkę straciło przy tym wszystkim, no to trzeba skorzystać z tego co przywileju, że się odkładało na tą emeryturę. Mam wnuczków 5. Jest się czym zająć. No ale jednocześnie mówi pan, panie starosto, że wyborcy do końca nie pozwolą siedzieć cicho i w takim impas jakiś popaść, to co pan będzie robił? No to dlatego myślę do rady powiatu pewnie kandydować, tak żeby radnym ewentualnie być i od czasu do czasu swoje zdanie mieć możliwość powiedzieć. Nie będzie żal opuszczać tego budynku, który przed nami, starostwo powiatowe w Dębicy? Nigdy nie żałuję tego, co jest za mną, tylko to, co przede mną mogę ewentualnie. Mam tyle planów jeszcze, aby mi tylko opatrzność pozwoliła na realizację tego, co zamierzam, to będzie fajnie. W czwartkowym wyjazdowym programie Słowo za Słowo RDN Małopolska tuż pod siedzibą jesteśmy dokładnie, widzimy bardzo dokładnie budynek starostwa powiatowego w Dębicy. Mój gość Andrzej Reguła, starosta dębicki. Bardzo pozdrawiamy państwa wszystkich. Wiem, że bardzo wiele osób nas dzisiaj słuchało. Głównie był piątek związany z pierwszym liceum. On cieszył się największym zainteresowaniem i powodzeniem, bo odzew naszych słuchaczy w tym temacie, proszę wierzyć, jest ogromny. Bardzo dziękuję panie starosto za rozmowę, za to spotkanie. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy z Podkarpacia, z całej Małopolski. No i trzymam za słowo, jesteśmy umawieni na poniedziałkowy kontakt. Dziękuję serdecznie pani, dziękuję państwu, no i do usłyszenia. Oddajemy głos do studia w Tarnowie.